Na dzisiejszy odcinek przygotowałem ogromną wieżę, w której każde piętro to zupełnie nowy sposób na torturowanie widzów. Tak, dobrze słyszeliście. Nie wiem, czy ten odcinek jest legalny, okej? Lecz teraz na samym szczycie tej wieży są właśnie widzowie, zgadliście. Słomioni, jak zwykle wygłodniali i pewnie chcący jeść. Spokojnie, takie piętro też jest dla nich. Niestety takich pięter będzie o wiele mniej, a w tych, w których będzie mogło im się stać coś złego, o wiele więcej. Naprawdę widzowie, nie wiem jak to będzie w dzisiejszym odcinku. Trochę się boję, że nikt nie dotrwa do samego końca, bo wyzwania, jakie stoją przed widzami, są naprawdę, naprawdę ciężkie. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zobaczymy, co się z tego wyniknie. A mówię o subskrybowaniu kanału, bo filmy są codziennie. Za 3 tygodnie wielkie rzeczy, trochę rewolucyjne na moim kanale. Może nie będę spoilerował, sami się domyślcie. No i myślę, że widzowie są już chyba dość zgromadzeni, dlatego co mogę zrobić? Chyba tylko rozpędzić tą karuzelę, która się już nie zatrzyma szybko. Więc słuchajcie, myślę, że możemy zacząć, robimy tak, event admin, start, okej, mamy 128 graczy i możemy zacząć. Zrzućmy ich o piętro niżej, bo tak, z każdym kolejnym piętrem będą coraz niżej, aż dojdą do najgorszego etapu, który jest na dole, ale nie będę spoilerował. Niech się najedzą, proszę bardzo. Należy im się przynajmniej chwilka jedzenia przed czymś, czego jeszcze się nie spodziewają. Dobra, mam nadzieję, że jest najedzone. Uwaga, schodzimy do pierwszego piętra. Na pierwszym piętrze będzie TNT. Zobaczymy, czy kogoś to wysadzi. Uwaga, dobra, wybuchają TNT i let's go. Ile osób zginie? O, o, oj, oj, oj. Zginęło z jakichś 8 osób? To w sumie mocny wynik, bo szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tak szybko się ich pozbędziemy. Dobra, możemy sobie teraz tutaj usunąć wszystko, co jest na górze. Wszystkie warstwy, żeby tutaj oszukiwania nie było. Dobra, schodzimy niżej. Niżej schodzimy. Zaraz, co jest stało? Tutaj, a, dobra. Tutaj mamy kauldrona, więc jest to etap z poisonami. Ty, gościu, co ty robisz? Czy wy chcecie oszukiwać? Ty spadasz na dół. Ty tutaj też zapraszam na dół. Okej, okay, rzućmy tutaj kilka poisonków, żeby troszkę życia stracili. Teraz możemy dać na przykład damage, instant damage. Dobra, rzućmy w losowe miejsca. Na przykład tam, tam i tam. Okej, okay. O kurde, ile osób zginęło? Aż 9. No dobra, nie wiem, czy nawet mamy tyle pięter, by wszyscy przeżyli. Więc możemy w takim wypadku lecieć dalej, więc usuwamy kolejne piętro, a co pod nimi? Aha, dobra. To będzie prosty etap. Oj, ile osób zginęło. Yo. Okej, okay. Naprawdę przegrapane. Już zostało nam około 80 osób, więc odpadło coś koło 40, prawie 50. Myślę, że kowadła na dole mogą w jasny sposób sygnalizować też kowadła na górze. Nie wiem, napiszę im w razie czego, gdyby nie zauważyli. Kowadła z nieba. Dobra, set 0000000000000. Mało tych kowadeł, Anvil, bo nie chodzi o to, żeby wszystkich naraz zabić, tylko żeby kilka osób może odpadło. Dobra, odpadły 3 osoby. To jest dość satysfakcjonujący wynik, muszę wam powiedzieć. Dobra, dajmy im wszystkim, wiecie co? Dajmy im slow falling. Mam nadzieję, że to im pomoże jakoś przeżyć w miarę do następnego etapu. Kto nie chce slow falling, to nie chce, to jego sprawa, jemu będzie ciężej. Ale chyba wszyscy powinni mieć, więc dobra. Zaznaczamy sobie, ja to zaznaczałem, tak, ja to zaznaczałem. O kurde, ja też wolno spadam. Dobra, uwaga, set 0, więc spadamy teraz niżej. Tutaj mogą się znowu najeść. O kurde, ale się wzięli za jedzenie tych ciast. No i są w ogóle niekarmieni. Możemy też się pozbyć tutaj delikatnie szkła, no bo tyle szkła nam nie będzie potrzebne. I przed nami zaczynają się naprawdę ciekawe etapy, więc dobra. Oj, oj, tutaj nic z czegoś uderzyłem. Więc odpalamy, znaczy odpalamy. Usuwamy podłogę. Oni jeszcze nie wiedzą, co się tutaj będzie działo, ale ja wiem, ponieważ kolejny etap będzie się łączył z jeszcze jednym etapem, to znaczy podpalamy teraz całą podłogę od dołu, tak? Podpalamy i będą wpadać tych pillagerów, to wpadnie ostatni ten, nie wiem, czy się ma cieszyć, czy nie, ale dobra, podpalamy, wpadają do pillagerów i tutaj pillagerzy, nie wiem, jak się będą zachowywać, wreszcie sobie wezmę siekierkę, gdyby zbyt dużo osób tutaj ginęło, ale wszyscy się palą, ojojoj, to naprawdę niedobra sytuacja, jak ludzie na górze próbują się utrzymać, oni nawet nie wiedzą, że w sumie i tak spadną na dół, tego się nie da ominąć, a jak pillagerzy sobie radzą, całkiem dobrze, ej, wszyscy pillagerzy jeszcze żyją, co jest delikatnie niepokojące, tak, nazywają się dealerek, bo stwierdziłem, że muszą mieć jakąś motywację, by bić cel, dobra, gdzie jest ostatni pillager, ej, wszyscy pillagerzy zginęli, okej, okay, widzowie tutaj próbują
próbują się na górze utrzymać. Co prawda, no chyba nie wiedzą, że cały czas będą i tak spadać na dół. Jedno serce, ojojoj, dobra. Będę im zaurcał slow falling. W sumie to nam pomoże wyeliminować przypadkowe zgony, tak by ludzie ginęli tylko od naszych sztuczek na torturowanie. Dobra, żadne drewno nie może zostać. Wszystkie drewna mają być spalone. Więc dobra, podpalamy tutaj wszystko, co jest. Bez żadnych tutaj, właśnie, uproszczeń. Oni się serio boją. Teraz nie mają slow fallingu, więc jeżeli spadną, to będzie dla nich gorzej, jakby spadli wcześniej. No cóż, wasze ostatnie kłody właśnie się wypalają. Czy oni to przeżyją, czy nie? To jest dość ciekawe pytanie. Ktoś tutaj w ogóle zdobył andezyt, nie wiem skąd, ale dobra, będę to usuwał. Zaraz, ile tu się jeszcze będzie palić? No, oni mają ewidentnie farta. Dobra, rozwalamy to po prostu. Przeżyli to, więc nie wiem, czego się bali. No i dobra, widzowie już chyba wiedzą, że z każdym kolejnym piętrem będzie coraz gorzej. Zobaczmy, co jest dalej. O nie! Ej, dobra, to będzie przechlapane. Zobaczymy, jak sobie poradzą z tym. To są tylko, tak jak mówi nazwa, słodkie borówki, berries? Nie wiem, czy berries to borówki. No tak brzydre, jakby miało dzisiaj o borówki. No, w każdym razie będą słodkie. Zobaczymy, czy tak bardzo, jak by sobie tego życzyli widzowie. Dobra, uwaga. Sety 0 i spadają teraz i czy ktoś w tym zginie. Ojojoj, oni w tym giną. Dobra, będą musieli sobie znaleźć lepsze miejsca. Dają sobie radę. Jest git. Widzę, że niektórzy się zaklinowali, ale jedzą też to, więc jest to jednocześnie sposób na troszkę by wspomożenie sobie, wspomarcie, Co? Ej, nie, naprawdę słabo im tu idzie. A ty, gościu, skąd ty masz te itemsy? Dobra, to jest ewidentnie, że staje damage. Nie, jest git, tak? Jest git? Czy nie jest git? Czyli to sadzą pod siebie? Tak! O nie! To by pomyślał, że to się może tak rozwinąć. Dobra, usuwamy im teraz to set 0. Proszę bardzo, leźcie na ciasta. Tutaj macie więcej jedzenia i to o wiele mniej bijącego. W sensie, to, no, ciasta nie biją. Chyba, że, nie wiem, można się nadziać na przykład na wisienkę. Czy nadzieje się na wisienkę boli? Nie wiem. Dobra, podnijmy. Jest kolejny bardzo trudny etap, który troszeczkę może być nawet trudniejszy niż te wisienki. To zobaczymy. Ej, oni już widzą, że są kaktusy. Co? Rzuć potki regeneracji. No dobra, to damy im chwilę się tutaj zregenerować. W sumie to możemy im dać potki regeneracji? Niechaj ich tak będzie. Chociaż to jest na minutę, to jest 45 sekund. Dobra, tu jest na regeneracja 2 na 5 sekund. Dobra, rzucam im tutaj na regenerację. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy zregenerujecie i będziecie gotowi na kolejne konkurencje, ponieważ, jak dobrze wiecie, żeby kogoś torturować, ten ktoś musi przede wszystkim przeżyć, to jest zasada numer jeden. Nie, żebym się nad tym jakoś specjalnie znał, bo jedyne tortury, jakie znam, to te z odcinka UMW-ki, gdzie to ja byłem torturowany, okej? Okay? Dobra. Uwaga, patrzcie, pod nogi. Dobra, set zero, uwaga. I teraz lecą prosto na kaktusy i będą musieli jakoś, oj, tam creeper wybuchł, yo, tego się nie spodziewałem. Właśnie, dajmy time set zero. Okej, okay. Jest dzień, tutaj kilka osób przeżyło, ej, kilka rozstawiło. Co wy tu macie? O, i Ronaldosiu. Dobra, ty nic nie masz. Panda Pi, ty też nic nie masz, Panda Pi. To skąd wy to... A ty? Marek Szparek! O co z tobą chodzi? Musimy ci to zabrać, bo to jest ewidentne oszukiwanie tej w konkurencji. Ty to, wiesz co, Marek Szparek, w sumie to powinienem się ciebie pozbyć. Dobra, pozbywam się ciebie. Dobra, przechodzimy dalej. A mówiąc dalej, mam na myśli do piętra niżej, gdzie tutaj wszyscy... O kurde. Dobra, czy oni... Wszyscy kucają? Tak, wszyscy kucają. Jest... O, jeden creeper idzie! Kto by się tego spodziewał? Oni zeskoczyli na dół! Yo! Ej, dobra, zostałem tutaj delikatnie oszukany. Dobra, niech idą na dół, niech im będzie. Zresztą tyle jeszcze trudnych rzeczy przed nimi, że może lepiej, jak chwilę się będą mogli zachwycać tym, że no cóż, mają jedzenie, tak? Dobra, uwaga, set zero i możecie iść na dół, tak? Tutaj wszyscy grzeszy, ja to muszę odbudować. Właśnie, no bo te creepery tutaj naprawdę delikatnie zepsuły moje wszystkie plany. No dobra, mam nadzieję, że wszyscy się najedli, tak? Najedzeni? Nie, tak, dobra. Dam im teraz znowu slow falling, żeby oni, no, nie umierali od upadku. O, Enderman, ty też jest slow falling. Dobra, proszę bardzo, wszyscy tutaj dookoła, jadę z tymi podkami. I możemy teraz usunąć kolejną warstwę i zapraszam. Ej! Dobra, tego nie było w planach, wy też mieliście tutaj wpaść. Czy ktoś się spali? Ej, nie, całkiem dobrze się trzymają. Ta, no, naprawdę jestem aż w delikatnym szoku, a osób zostało już nie tak dużo, może to
też im pomaga przetrwać. Kto wie, no, jakby się tylko wydaje. Dobra, pod nimi jest, powiedzmy, że powtórka z rozrywki, ale w delikatnie bardziej poważnej formie, więc usuwamy set zero i let's go, bo teraz mają ogień wymieszany z magmą, więc muszą być nie dość, że na shifcie, tu właśnie na ogień, wiadomo. Wszyscy to chyba przeżyją, chociaż są tutaj osoby, które się palą. Nie, Ronaldo Siu zginął. Zostało 43 graczy i dalej słyszę, jak inni się palą. Deszczu, deszczu. No tak, deszczu nie ma. No trudno. I jest dobrze? Wszyscy przeżyją to? Czy nie? Dobra, spalą się tutaj jeszcze niektórzy. Więc może poczekajmy. Może ktoś się wypali i może nie będę musiał jechać aż do samego dołu. Zresztą to jest właśnie ciekawsze, czy w ogóle widzowie dotrwają do samego dołu. Dobra, rzucę im tutaj troszkę regeneracji. Kto ma, ten ma slow falling. Tak samo tutaj porozrzucam. Dobra, idziemy level niżej, a level niżej jest znowu jeszcze trudniejszy, więc uwaga, set zero, tutaj zginie chyba dużo graczy, chociaż mają dość czasu, by zareagować. Oj, niestety nie wszyscy, jedna osoba wpadła prosto do lawy. Czy się spali? Czy się spali? Dawaj, dawaj, ziomek, wierzę w ciebie, że to przeżyje. Oj, Wolfs 567, prawie mi przykro, tak bym to podsumował. Ale okej, okej, oj, nie, proszę mi się stąd odsunąć, kurczę, bo ja chciałem, aj, dobra, nieważne, włączę sobie GM3, po prostu od dołu, to znaczy, bo tutaj widzicie, jest zaznaczona grubsza warstwa. No i teraz znowu dzień dobroci, tak, możecie sobie wszyscy zjeść i uzupełnić. Oj, ktoś tutaj zahaczył Endermana, yo, na takim etapie, gdzie możemy nas spokojnie przeżyć, umówmy się, bo tutaj nawet nie ma żadnego problemu. To był etap akurat dobry, a ty? Może wyłączę Vanisha, się pokażę. Ty, mam cię, co? Mam cię uderzyć? Złaź mi stąd. Dobra, nie, to ona chyba musi, dobra, ona zginęła, jest git. Niestety, ale oszukiwanie nie jest skazane. Najedzeni? Mam nadzieję, że tak. Dobra, więc uwaga, set zero. I na co teraz lecimy? Teraz lecimy na strefę PvP, więc uwaga, event admin, PvP, włączamy PvP, można się bić, zobaczymy, czy będą się bić. Ej, ale ten napis PvP, no nie chcę się chwalić, ale sam go zrobiłem. Tak naprawdę nikim się nie kazał być, ale wiecie, bo oni mają własny mózg, wybór, będą podejmować decyzje sami za siebie. Kochajmy się, ludzie, napisała AneZS23. No, ale widać, bardziej tutaj dominuje przemoc niż miłość. Chociaż widzę, że co po niektórzy chowają się w grupkach po kątach. No, całkiem śmiesznie, jakby je było. Nie bijmy się, oni chcą rozlewu. Aż się zastanawiam, co jest na dole, a jak widzicie, jeszcze troszkę zostało do samego dołu, ponieważ lawa jest tam i dopiero zaczyna być ją widać. Więc podejrzewam, że jesteśmy coś w około połowie może naszej wieży. Ale teraz będzie tylko ciekawiej, bo przed nami naprawdę bardzo mocne etapy. Więc zaznaczymy sobie tutaj wszystko, tylko dajmy im slow falling oczywiście, porozrzucajmy tutaj w międzyczasie. Ja wiem, że oni się biją i tak dalej, trzeba współpracować. No tak, niektórzy ludzie na czasie dobrze mówią i faktycznie gdyby wszyscy myśleli tak jak oni, to może wszyscy by dotarli do finału. Ty, Alex, co ty, skąd ty masz też w ogóle tego? A, no tak, bo creepery wybuchały. Dobra, event admin, PvP, wyłącz i uwaga, set zero, lecimy dalej, lecimy prosto do wody, gdzie jest masa zombiaków. Ojojoj, ej, tutaj mogą być naprawdę trudno, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, czy nie jest ich za dużo, jak na tak ostateczną konkurencję. W sensie, czy nie jest ostateczna konkurencja, to wiadomo, ale jak na konkurencję, gdzie jest naprawdę tak mało osób już żywych, bo tych zombiaków mam wrażenie, że jest więcej niż ludzi, więc troszeczkę może im pomogę. Ta konkurencja zresztą będzie miała dwa etapy. Oj, tutaj, o nie, woda się wylała, o kurczę. Dobra, chyba sobie dam radę, co oni tutaj robią? Czy oni serio stoją na sandstone? Nie ma tak łatwo. Wszyscy do wody, proszę mi tutaj zwalczyć te zombiaki. Albo zombiaki, albo wy, innej opcji nie ma. Niektórzy są w ogóle niezainteresowani tej walką z zombiakami i myślą, że inni to zrobią za mnie, może oni zginą, a nie ja. Ej, ale te małe zombiaki przynajmniej jest taki plusik, że one szybciej nie pływają. Gdyby pływały tak szybko jak chodzą, to mógłby być problem. Imię dealerek. No tak, każdy mu się tutaj nazywa dealerek. Proszę, nie mówcie dealerowi, okej? Okay? Jest 29 graczy i na razie nikt nie ginie w tym akwarium, więc wydaje się, że chyba ten part był dość prosty. Uwaga! Nurkujcie teraz szybko. Dobra, i wpisuję undo. Okej, okay, widzowie zostali zamknięci pod wodą. Zobaczymy, czy ktoś z nich się utopi. No, zapewne będą takie osoby. Tutaj na górze nikt nie został. Nie, dobra, jest git. Teraz mogę wpisać undo. Nie, redo, do góry, widzowie! Wszyscy do góry! Kto żyje, ten wypływa!
rozgrywa. Okej, zostało 14 graczy, więc no, trochę ich podtopiliśmy. To nie ulega wątpliwości. Dobra, możemy się teraz pozbyć całej wody. Wysuszmy ten zbiornik. Set 0. Okej. Nie wiem, kto tutaj zginie. No, kilka osób niestety jeszcze zginęło od tego. Dobra, rzucę tej potki regeneracji, proszę bardzo. Wszyscy do środka. To chce regeneracji, niech tutaj weźmie. Ale młyn, o kurcze. Ty, tutaj nic nie widać prawie. Dobra, więc to jest jakaś tam elitarna grupa, która ewidentnie sobie radzi lepiej niż reszta. Przynajmniej, nie wiem czy radzi, ale na pewno mieli większego farta. To tyle jestem w stanie stwierdzić. I teraz tak, usuwamy kolejne piętro i jedziemy na piękne kwiatuszki. Czy ktoś tutaj jest w stanie damage'a od kwiatuszków? Nie, nikt, ale wszyscy jest przestraszeni. O nie, toś dostał, dobra, ale miała farta, więc możemy w sumie jechać dalej. Więc usuwamy kolejną warstwę, set 0 i proszę bardzo, do szkieletów. Ojojoj, tutaj w ogóle właśnie. Może delikatnie pomogę, bo widzę, że tutaj może być problem, jeżeli o to chodzi. Zaraz, ja tutaj potrzebuję czegoś mocniejszego. Na przykład mieczyk, o, dobra. Szkielety, słuchajcie, ja wiem, że was jest dużo, ale myślę, że tutaj też więcej osób dotrwa. Dobra, zostawmy ich może. Tyle szkieletów powinno wystarczyć. Szczególnie te szkielety jeszcze między sobą strzelają, więc no cóż, mógłbym trochę więcej zatrudnić, a tym to w ogóle powinienem je zapłacić, bo w ogóle nie zrobili tego, czego od nich wymagałem. Dobra, jest git, tak? Tak, jest git, więc możemy zejść na kolejne piętro, set 0, a pod nami ciasteczka, więc chwila w końcu swobody, jakiś chwilowy oddech, bo są to chyba ostatnie ciasta przed wielkim finałem. A tak naprawdę teraz finał będzie się składał z dwóch etapów, to znaczy będziemy mieli półfinał oraz finał właściwy, który to zweryfikuje, kto najlepiej radzi sobie z byciem torturowanym. Skąd u was takie umiejętności się wzięły? Dobra, kto się najadł, ten się najadł, zapraszam na dół. Włączamy PvP, bo jest to przedostatnia konkurencja. Kochajmy się, nie bijmy się. To przedostatnia konkurencja. Może zostać max 5 osób. Bijcie się. I co do Knesie? O nie, oni się boją wszyscy. Nie! To ja mam wybrać, kto zginie? Dobra, może być. O nie, dobra, zaczęły się jakieś bójki. O, ej, zobaczcie, ej, zaczęli się bić. Czyli jednak złamałem ich wolę. No dobra, jednak się biją, więc jest git. Uff, mogę ich tutaj na chwilę zostawić i przynajmniej rozczoszować się widokiem widzów, którzy sami odwalają robotę za mnie. No, co prawda nie idzie to jakoś specjalnie szybko, bo każdy ma tylko łapkę, a ona nie zabiera dużo damage'a. Aczkolwiek wierzę, że może... O, 9 osób, 8. Okej, czyli mamy 8 osób na arenie. To mi się podoba. 7, czyli jeszcze 2 osoby, a następna może odpaść w ostatniej konkurencji. Ostatnia konkurencja to będzie naprawdę duży młyn. Ja tak patrzę teraz na to, że tak dużo i będzie tak małej powierzchni. Ciekawe. Dobra, bo oni się biją dalej, czyli 7 osób, jeszcze 2 powinny odpaść. Z tego co widzę, to na spokojnie tyle odpadnie, bo widzę co najmniej 2 osoby bijące się w różnych grupach. Dobra, może delikatnie podkręćmy atmosferę. Set 777 magma, blok, okej. Żeby tutaj jeszcze dostawali damage'a więcej. Dobra, widzę, że wam trzeba więcej magmy, co? Okej. Jeszcze więcej magmy, okej. Wystarczy do oknes. Jeszcze jedna osoba. I co teraz? 6. Proszę. O nie, oni ją zapili w kącie. Jednak jeszcze jedna. No tak, 4 osoby by nam się przydały. Die future falling. Dobra, chyba wiecie co, ja wiem jak to rozwiążemy. Ja tutaj po prostu stawiam wardena, niech warden wybierze jedną osobę. Let's go. Jak nie chcieli, to i tak będzie. A ja sobie dam effect give darkness strength infinite na 200. Także tego wardena się szybko pozbyć, jeżeli już jedną osobę wytropi. Nie chcieli sami robić selekcji, to warden zrobi selekcję. Proste, proste. Teraz zauważyłem dopiero, że mi się kamerka nie nagrywa, co może być lekkim fuck-upem z mojej strony. Trudno, zaraz zobaczymy. Ej, nie, naprawdę dobrze się trzymają, nie? To jest aż niepokojące. Dobra, to ja mam pomysł, co zrobimy. Zrobimy kolejną rzecz. Uwaga, odtąd, weź mi się stąd posuń. Dobra, dotąd, pyk. Set stone pressure plate. Okej. Dobra, to już jest mocniejsze. O nie, od razu to usłyszał. Okej. Co na to warden? Czy on przy... O, on słyszy skrząt tutaj, tak. O nie, tutaj zaczyna uciekać. O nie, o nie. O nie, o nie. Czy on go usłyszał? Tak. O nie, on ma przeklapany, czyli to on odpadnie, tak? Chyba na to wychodzi. Oho, dobra, warden. Udało się. Słuchajcie, mogliście nie pogrywać. I teraz tak, wielki finał.
kanał. Wszyscy do rogów. Każdy w innym. I teraz bierzemy 4 łopaty, tak żeby każdy z nich łopatę dostał. Więc proszę bardzo. I z racji, iż jest to ich ostatnia konkurencja, którą będą mieć przed sobą, to możemy zaszczycić ich ciastem. Proszę bardzo, najedzcie się. Każdy dostanie regenerację, żeby nie zginął. Uwaga! Przed wami ostatnia konkurencja. Każdy stoi w rogu. Jak zniknie podłoga, zaczynamy splifa. Dobra, więc set 0, jedziemy z tym i teraz uwaga. Co się dzieje? Pierwsza osoba już spadła na dół, ale widzicie, są dwa poziomy tutaj. Na drugim poziomie, oj, pierwsza osoba już wypadła. Tam był jeszcze szkielet. Jedna osoba jest na górze, dwie są na dole, więc osoba, która jest aktualnie na górze, w teorii jest w lepszej sytuacji, aczkolwiek zawsze może być podkopana od dołu. Najpierw muszą się skupić na sobie tam na dole, żeby dorwać osobę na górze. Zobaczymy, kto tutaj będzie jednak wygranym, który zdominuje przeciwnika i oj, dobra, już mam jedną osobę, w której interesie jest pozbycie się ostatniej osoby będącej na górze. Ja czy on wiem, strzela śnieżkami? Serio? Czy on w ogóle wie, jak powinien w to grać? Przepraszam bardzo. A widzę, że tutaj są jakieś komplikacje. Trochę się boję do siebie podejść. Jeżeli tak, to zaraz sobie tutaj zresetujemy to. I możemy chyba tak zrobić, bo widzę, że żadnej taktyki tutaj nie ma, poza tym, żeby po prostu jak najdłużej się utrzymać. Więc robimy tak. Uwaga. Set 0. Okej. Teraz są na ostatnim poziomie, tylko we dwójkę. Co zrobią? Co zrobią? Kto wygra ten szaleńczy wyścig po wygraną? Uwaga! Chyba mam już swojego faworyta i zaraz, czemu się oni siebie odkopują? Co jest z wami nie tak, widzowie? Jazda! Dobrze będzie, dobrze i... Zaraz, oni się zaraz całkowicie odgrodzą, nie będą w stanie. Czy to jest jakaś forma taktyki? Oj, on stąd uciekł. I mamy zwycięzcę! Gracjan 4-2-0! To była wygrana w pięknym stylu, Gracjanie! Słuchaj, nie wiem, co ci mogę dać jeszcze w ramach tortur. Masz pół staka TNT, żebyś mógł się wysadzić, jak tak lubisz tortury. I masz raidowy blok, by móc się dłużej wysadzać i dłużej żyć. A wy, widzowie, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Yo, yo! Zostawcie łapkę w górę!